Na niespełna dwa miesiące przed wyborami samorządowymi mamy już w zasadzie pełen obraz tego, kto przystąpi do walki o fotel burmistrza Wielunia. Kandydatów będzie, uwaga, aż siedmiu. Lista otwiera nowa twarz, czyli Marcin Topór, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaszyna, który w ostatnim czasie dał się poznać z wielu ciekawych prospołecznych przedsięwzięć. Topora na fotel włodarza miasta popierać będzie trzecia droga. Drugi w kolejności jest Paweł Okrasa, złączona z wieluń. o fotel burmistrza miasta, będzie się ubiegał już trzeci raz. Na liście kandydatów mamy też Elżbietę Urbańską-Golec, popieraną w wyborach przez Obywatelski Wieluń, to oczywiście dyrektorka zespołu szkół nr 1 w Wieluniu. Do walki stanie także Tomasz Kulicki, były prezes przedsiębiorstwa komunalnego, zwolniony zresztą z tego stanowiska przez swojego ówczesnego szefa, burmistrza Okrasę w ubiegłym roku. Teraz obydwaj panowie staną do wyborczej walki i Kulickiego do wyborów wystawiali Lewica wraz z Platformą Obywatelską. W wyborach ma ochotę kandydować także Janusz Pamuła, były pracownik samorządowy, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie. Pamuła popierać będzie Wspólnota Ziemi wielońskiej, która w kończącej się kadencji współrządzi w powiecie. Kandydować będzie też Rafał Dudziński, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych, to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. A kto jest tym ostatnim? Na razie jednak nie wiadomo, kto nim będzie, choć będzie nim na pewno kandydat. Przyjaznej gminy. To lokalne ugrupowanie ujawni swojego kandydata na przełomie lutego i marca. Kandydat przyjaznej na fotel burmistrza Wielunia wyłonione zostanie najprawdopodobniej z grona czterech osób. Znajdują się w nim Piotr Radowski, Robert Kaja, Radosław Wojtuniak i Wojciech Psuja. I tak to wszystko wygląda. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Ewentualną drugą turę zaplanowano dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia.